To wyobraź sobie, tobie nikt nie cisnął, a mi ciągle cisnął. No to jaka to jest sprawiedliwość, że mi ciągle cisnął? A to narkoman, a to debil, a to gdyby nie ojciec, to by nikt nie osiągnął. No kurde, on sobie wyobrażasz? Ta dwójka teraz będzie walczyła o swoje marzenia. Jak jedno upadnie, drugie podniesie, w obie strony to będzie działać, bo Karolina to jest silna dziewczyna. No i mam nadzieję, że kiedyś ich zobaczę w Golden Circle na koncercie Sławomira. Witam na kanale, ja jestem Dramcia, a dzisiaj porozmawiamy o nowym programie na TTV, czyli To tylko kilka dni, w którym celebryci niczym superbohaterowie przybywają z pomocą zająć się niepełnosprawnymi, aby ich bliscy mogli przez chwilę odpocząć. Brzmi szlachetnie, co? Tylko czy aby na pewno o to w tym wszystkim chodzi? Przyznam, że do tego filmu zbierałam się dość długo i w międzyczasie już wypuszczono 3 odcinki, więc po prostu odniosę się do każdego z nich. Sam program jest odpowiednikiem holenderskiego formatu Take Over, Take Care, i jeszcze przed emisją pierwszego odcinka wzbudził dość spore kontrowersje. Biuro prasowe TVN-u zamieściło następujący artykuł mający zareklamować program. To tylko kilka dni, to pozytywne i burzące stereotypy spotkanie dwóch światów. Roli opiekunów osób z niepełnosprawnościami podjęli się m.in. Basia Kurdej-Szatan, Dagmara Kaźmierska, to jest ta od Królowych Życia, Sławomir Zapała, Michał Koterski oraz Daniel Kuczaj. Osoby z niepełnosprawnościami często na co dzień pozostają w ukryciu w domach, gdzie wspólnie ze swoimi opiekunami spędzają większość życia. My z pomocą znanych osób na chwilę ten porządek burzymy, dajemy chwilę wytchnienia, czasem po prostu zwyczajnej radości. Na portalu wprost.pl również pojawił się artykuł zapowiadający ten program i myślę, że był on takim największym zapalnikiem wśród wszystkich komentujących. W codziennym życiu potrzebują pomocy osób trzecich. Tym razem nie mogą jednak liczyć na pomoc bliskich. W programie To tylko kilka dni rodziny osób niepełnosprawnych wyjeżdżają na urlop, a ich rolę przejmują gwiazdy. To w ogóle brzmi, jakby bliscy ich porzucali, bo wolą sobie pojechać na wakacje. Ale spokojnie, nasi celebryci przybywają na pomoc. Barbara Kurdej-Szatan, Kuczaj, Misiek Koterski i inne gwiazdy, które zgodziły się na udział w programie, będą musiały odnaleźć się w rzeczywistości osób niepełnosprawnych i pomóc im w tak podstawowych sprawach jak ubieranie się, kąpiel czy szykowanie posiłków. Jak sobie z tym poradzą? Ten fragment to w ogóle tak troszkę przyprawiał gęsią skórkę. Jak gwiazdy sobie poradzą z ubieraniem niepełnosprawnych? Czy Sławomira obrzydzi proteza? Czy Misiek Koterski wygra w wyścigu na wózku inwalidzkim? Swoją drogą jeszcze tak bardzo groteskowo wygląda pod tym artykułem drugi artykuł. YouTuberzy upokorzyli niepełnosprawnego. Ale dobra, bo póki co to wszystko brzmi po prostu źle. Sam tytuł To tylko kilka dni ma taki też pejoratywny wydźwięk. Jakby te gwiazdy z łaską zajmowały się tymi niepełnosprawnymi, ale spokojnie, to tylko kilka dni. Tyle, że oni potem wrócą do swojej normalności, a te osoby będą żyć z tymi problemami do końca życia. Siemcie, tutaj Dramcia z przyszłości. Chciałam tylko dodać, że ten tytuł też może sugerować, że to tylko kilka dni, a jednocześnie dla naszych bohaterów, zarówno celebrytów, jak i uczestników, te kilka dni to będzie dla nich ogromna metamorfoza, dla naszych celebrytów oczywiście wewnętrzna, a dla uczestników kilka takich magicznych dni. Nie zmienia to jednak faktu, że produkcja celowo użyła takiego tytułu, który jest kontrowersyjny i nawet samemu Kuczajowi się nie podobał. Pozwolę sobie przeczytać kilka komentarzy. Sławomir gra na protezie żony, a ta przyprawia mu rogi. Kupa śmiechu. Ciekawe, czy gdyby miała prawdziwą protezę, też by na niej grał? Co trzeba mieć w głowie, żeby zgodzić się na taką sesję i nie pomyśleć, co czują ludzie bez nóg czy rąk? Taka ciekawostka, to nie jest żona Sławomira, to jest uczestniczka programu. A ta proteza nie jest sztuczna, ona jest prawdziwa. Zbyt lęcenie obyczaju. Debile celebryci swoje ego i portfele za występ w programie, jak to radzą sobie z opieką nad ludźmi z niepełnosprawnością. A może by tak, kurwa, Sławomir Koterski poszedł raz w tygodniu do hospicjum bez flesza, aparatów, kamer i bezinteresownie zajął się pomaganiem? Jedną z osób, która wypowiedziała się przed emisją pierwszego odcinka, była blogerka Zaniczka, która porusza się na wózku inwalidzkim i Renata na swoim fanpage'u napisała tak. Serio? To teraz robimy show z tego, że trzeba komuś pomóc podetrzeć tyłek i umyć cipkę? Naprawdę? Myślałam, że nic mnie już nie zaskoczy, za każdym razem się mylę. Rozumiem, że niepełnosprawny zostanie pod opieką nieprzygotowanych do tego gwiazd. Chyba, że przed programem zdążyli szybko machnąć kurs asystenta lub opiekuna i zdążyli zbudować taką relację, że ktoś z niepełnosprawnych pozwolił im na kąpiel siebie. Pomijam już fakt, że takie zaproponowanie opieki tylko na kilka dni, w czasach kiedy od grudnia czekamy na podpisanie decyzji o nowym przyznaniu asystentów osobistych, to jakiś żart i kpina. Śmieją się nam prosto w twarz i każą lizać cukierek normalności przez szybę. Jeśli zastanawiacie się, czy celebryci mieli jakieś przeszkolenie, o którym tutaj napisała Zaniczka, to...
to jeszcze do tego wrócimy. Drugą osobą, która zwróciła moją i nie tylko moją uwagę, była Ola Petrus, stand-uperka i aktywistka znana chociażby z programu Mam Talent. Ola choruje na achondroplazję, która powoduje, że jest niskiego wzrostu. Czy was już do reszty kurwa pojebało w tej telewizji? Smutne filmy dokumentalne nie robią roboty z oglądalnością, to dorzucacie celebrytów dla zasięgów? I robicie z tego reality show? No jacy to cudowni rycerze na białych rumakach, co wjadą tam i pomachają czarodziejską różdżką. I wszystko będzie dobrze. A na dodatek sami przejdą przemianę wewnętrzną, bo przecież nie ma lepszego coachingu niż przekonanie się, że inni mają gorzej, więc docenię to, co mam. Kto sobie lepiej poradzi z kąpielą, Basia czy Misiek? Czy Sławomir przeżyje widok protezy? A może ktoś polegnie jednak przy odleżynach? Czujecie to napięcie? Przepraszam, ale mnie to nawet bawi. Ten post jest... Ale nie martwcie się, gwiazdki dadzą radę, w końcu to tylko kilka dni. Zdania obu pań, jakie są, to chyba wszyscy widzimy. I ja w pełni rozumiem ich wątpliwości, chociaż oczywiście nie jestem w stanie wejść w ich buty, bo jednak wciąż mówimy o naszej polskiej telewizji. Chociaż z drugiej strony dobrym przykładem tego, że można coś zrobić dobrze, jest program Down the Road, w którym możemy oglądać zmagania osób z zespołem Downa. I tutaj również program miał dużo kontrowersji przed emisją, ale został bardzo ciepło przyjęty i ogólnie ma bardzo pochlebne opinie. No ale dobra, posty się pojawiły, ludzie czekali na pierwszy odcinek, No i mamy go. Poznajmy Mateusza, 30-letniego grafika komputerowego, który cierpi na dziecięce porażenie mózgowe. I tak widzimy przygotowanie przed spotkaniem, mama podaje Mateuszowi leki i myje mu zęby. I jest to nieco zastanawiające, skoro jest grafikiem i pracuje dłońmi. A co ciekawe, podczas tych kilku dni z Miśkiem zęby myje sobie sam. Dokładnie mnie szoruj, żeby próchnicy nie było. Nie wierzę, aby potrzebował 30 lat i spotkania z Michałem Koterskim, aby to samemu zrobić. To wygląda albo jakby produkcja chciała nagrać kilka scen, aby potem w widzach wzbudzić litość, albo jakby mama Mateusza po prostu była nadopiekuńcza i nie pozwalała mu myć samemu zębów. Nie wiem, która wersja jest prawdziwa, ale sami uczestnicy kilkukrotnie będą podkreślać, że nie chcieliby, aby inni myśleli o nich, że są całkowicie dysfunkcyjni i żeby ludzie się nad nimi litowali. Tak naprawdę nikt litości nie potrzebuje jakby i ludzie muszą sobie to uświadomić. Najgorsze dla Karoliny to byłoby takie biadolenie. O, ty biedna dziewczyna, nie masz tak, nogi, tak, nie tak. Masz ręki. Cały czas muszę komuś udowadniać, że mimo, że siedzę na tym wózku, ale jestem normalnym człowiekiem, mam takie same uczucia, takie same potrzeby. Jak zauważyła na swoim blogu Zaniczka, łazienka Mateusza nie jest przystosowana do jego potrzeb, dlatego trzyma miskę w ręce, chociaż z tyłu widzimy za nim umywalkę. Ale o tego typu problemach w tym odcinku z Michałem nie będzie w ogóle ani słowa. Zostało to po prostu użyte jako przebitka dnia codziennego. Widzimy też problem z brakiem windy, a chwilę później nieużywanie zjazdu dla wózków, które jest obok. I to w ogóle nie zostaje wytłumaczone. Tu też poschudnie. Tak. Nie zjazd. Ja jako widz nie wiem, dlaczego nie korzysta z tego zjazdu obok. Czy może jest złe rozstawienie kół, czy może jest zły kąt nachylenia? Nie wiem. Za to w internecie można znaleźć poradnik dla asystenta osoby niepełnosprawnej. Oczywiście znajdziecie go również w linku w opisie. Ja się wypowiadam jako kompletny laik i mówię to otwarcie. Rodzina Mateusza poznaje Michała, chociaż w sumie powinnam powiedzieć, że bardziej mama Mateusza go poznaje, bo roli ojca nie będzie tutaj w ogóle. Ani ich relacji, ani tego, jakie obowiązki ma ojciec w stosunku do syna. A jedyne, czego się dowiadujemy, to to, że pan Zbyszek kocha swoją żonę i wędkarstwo. Tak, dosłownie to napisali. A, no i że nigdy w sumie nigdzie nie byli razem bez syna. Jak pani opowiada, kiedy ostatni raz byliście na jakimś wyjeździe? Tak razem, tylko wy dwoje? No. Nigdy. No. Misiek rozmawia z mamą Mateusza, która przedstawia mu listę zadań do zrobienia. I tutaj ponownie odniosę się do wpisu Zaniczki, która zwróciła uwagę, że w sumie czy taka lista jest potrzebna? Mateusz potrafi mówić? Ma 30 lat. Ma się wrażenie, że Mateusz jest traktowany w sposób infantylny, co jakby nie patrzeć jest jednym ze stereotypów, które są powielane wśród osób niepełnosprawnych. Z drugiej strony rozumiem też, że może mama na przykład tak bardzo martwiła się o syna, że dla bezpieczeństwa, że Michał o niczym nie zapomni, to stworzy mu taką listę zadań do zrobienia. Ewentualnie jest to pomysł produkcji. A kiedy rodzice wyjeżdżają, to Michał pierwsze co robi, to ściga się z Mateuszem na wózku inwalidzkim.
Jedziemy już! Wyprzedzą, wychodzi na prostej! Kubica został w tyle! To wychodzi na prowadzenie! Poza tym poznajemy marzenia chłopaka o założeniu rodziny i wyprowadzeniu się z domu. I myślę, że w ogóle wiele osób to ruszy za serce, bo Mateusz wydaje się bardzo spoko gościem i tak po ludzku życzy mu się po prostu dobrze. Ja tak przynajmniej mam. Z pozostałych czynności Misiek znosi wózek ze schodów, a następnie oburza się brakiem podjazdu. Tu jest niby zjazd, ale to jest aż dziwne, że... Ups! Że nie ma tam tych schodków tak zrobionych, takiego zjazdu, podjazdu, nie? Rozmawiają też o planach na przyszłość i różnych zmaganiach Mateusza, siedząc w skateparku, wśród ludzi, którzy uprawiają sport. Co oczywiście może być totalnym przypadkiem. Ale jednocześnie jest to dość ciekawy zabieg pokazujący takie dwa świata ludzi sprawnych i niepełnosprawnych. Ja na przykład, jak patrzę na wielu ludzi, to mam takie poczucie, że wielu z nich jest tak naprawdę bardziej niepełnosprawny niż ja, bo niby mają wszystkie ręce sprawne, nogi sprawne, a jedyne co potrafią, to tylko narzekać. No. Przyznam, że z jednej strony te słowa są bardzo inspirujące, bo my często mamy w sobie wiele negatywnej energii i często potrzebujemy doświadczyć pewnych traum, aby na chwilę się zatrzymać i docenić to, co nas otacza. Z drugiej strony to, że jesteśmy sprawni, nie czyni nas z automatu szczęśliwymi. Nasze problemy, nawet jeśli dla innych będą błahe, to dla nas będą turbo ważne, bo będą dotyczyć nas. I to my je będziemy przeżywać. Wracając do programu, panowie idą po zakupy na obiad, podczas których Mateusz może posmakować, jak to jest spędzać czas obok celebryty. Pan jest Misiek. Tak mówią. No. Ale to ja nie, ja sobowtór. Czy to jest Michał Kłotarski? Człowiek? Z telewizora? To pan? Z czego ja znam Michała Kłotarskiego? Ja nawet nie wiem... ja oglądałam go w Agent Gwiazdy. Z tego go pamiętam. Możemy też posłuchać takiego dialogu. Mamy też rozmowę obu panów podczas krojenia pomidorów, której możemy posłuchać o problemach Michała Kłotarskiego. To wyobraź sobie, tobie nikt nie cisnął, a mi ciągle cisnął. No to jaka to jest sprawiedliwość, że mi ciągle cisnął? A to narkoman, a to debil, a to gdyby nie ojciec, to by nikt nie osiągnął. No kurde, on sobie wyobrażasz? I pewnie zastanawiacie się, ale co to wnosi do programu o niepełnosprawnych? Absolutnie nic. Mamy też niespodziankę dla Mateusza, czyli ognisko ze znajomymi. Streszczając resztę odcinka, tak jak wspomniałam, Mateusz sam sobie myje zęby. Misiek pomaga mu stanąć przy pionizatorze, oglądają wspólnie film. I znowu gadają o Michale. Nie radziłem sobie z emocjami, z uczuciami, uciekałem często w sen. Wybierają się też do kościoła, tak swoją drogą Michał niedawno się nawrócił, w którym Mateusz mówi o swojej przemianie, a następnie pisze do matki list, który ta czyta będąc na tym kilkudniowym urlopie. Wow, szybko przyszło. Nie, no tak poważnie to się domyślam, że po prostu go tam wydrukowali, ale no w sumie mogli poczekać na przeczytanie tego, jak na przykład rodzina wróci do domu. Odcinek kończy się wielkim podsumowaniem Michała. Mam nadzieję, że Mateusz spełni swoje marzenia i że znajdzie kogoś, kto go pokocha. Ale tak czy siak, to ta rodzina pokazała mi, że prawdziwa miłość jest w stanie przewalczyć wszystkie przeciwności. No i wisienka na torcie, czyli... O, już zrobiłem, już się tego trafiło, tak nad sobą bym zapłakał. Moją uwagę wzbudziło to, że emisja odcinka z Kłotarskim niemalże pokryła się z wydaniem przez niego książki. Dzień dobry, kochani, słuchajcie, czas tak szybko leci, a przecież już jutro premiera mojego e-booka, słuchajcie, e-booka o tacierzyństwie, ale nie tylko. Odcinek pojawił się 16 maja, zaś e-book Kłotarskiego miał premierę 20. Przypadek? Komentarze po emisji pierwszego odcinka były bardzo różne, bo wiele osób wyraziło pochlebne opinie. To nie jest tak, że wszyscy byli na nie. Na przykład były takie głosy. Misiek, szacuneczek, dałeś radę, ale fakt, rola była trudna i nie każdy ma tak wielkie serce. Wiedziałam, że program z tobą będzie piękny i szczery. Świetny program, Misiek, jesteś wielki, masz w sobie tyle pozytywnej energii, tyle życiowej mądrości. Ale oczywiście, jako że jestem kanałem hejtary, to bardziej zwracam uwagę na te negatywne opinie. I tutaj ponownie wrócimy do Zaniczki i Oli Petrus. Ola wypowiedziała się tak.
Ten program jest ciepły, miły i nie wnosi absolutnie nic do dyskusji na temat sytuacji osób z niepełnosprawnością. Jest kompletnie nijaki i miałki. Nie robi nawet promila takiej roboty, jaką robi Down the Road. W telegraficznym skrócie, ilość razy, gdy wspomniana jest sytuacja osób z niepełnosprawnością w Polsce i jakie są bariery stawiane przez system? Zero. Ilość rozmów na temat wsparcia i propozycji rozwiązań dla osób z niepełnosprawnością? Zero. Ilość rozmów na temat wsparcia i propozycji rozwiązań dla opiekunów takich osób? Zero. Ilość sytuacji, w których telewizja dała coś ekstra od siebie, by pomóc bohaterowi? Zero. Ilość spędzonych wspólnie dni według odcinka? 3. Ilość razy, gdy Misiek Koterski wspomina, że no jemu też jest ciężko? 6. To jest program o celebrytach i nie wmówicie mi, że jest inaczej. Tylko czy naprawdę tak bardzo im były potrzebne osoby z niepełnosprawnością, by dojść do wniosków z programu? Serio? Czy w ogóle ktokolwiek oglądając to dowiedział się czegokolwiek nowego o niepełnosprawności? W komentarzach były bardzo różne głosy i tutaj też wzięłam takie, które były gdzieś tam sprzeczne z opinią Oli, bo jest to w ogóle ciekawa dyskusja. A gdyby nie ten program, wiedziałabyś, że jest ktoś taki jak Mateusz? Czyli na obronę tego programu jest to, że dowiedziałam się, że gdzieś żyje chłopak z takim schorzeniem? Bo tyle powiedział tylko odcinek. Całą resztę o nim wyszukałam sama. Nie wiedziałabym. I skoro już ten program poleci, to mam nadzieję, że chłopak faktycznie skorzysta na tym rozgłosie. Więcej osób wykona tą minimalną pracę i będzie chciało go poznać lepiej. I zdobędzie na przykład nowe zlecenia. Ola Petrus, no ale jak to on skorzysta? Przecież to celebryta według ciebie najbardziej na tym korzysta. Oglądałem dzisiaj i mam zupełnie odmienne zdanie. Mama opowiadała, jak jej było ciężko i było pokazane, jak go ona ubiera, więc nie mów, że nie było pokazanej sytuacji osoby niepełnosprawnej. Co za różnica, czy po schodach zwoził go Misiek, czy jego mama? Problem został przekazany, a są nim schody. I tyle. Wcale się nie zdziwię, jak po programie ktoś zaproponuje im zmianę mieszkania albo zrobią podjazd albo windę. Tylko że nie jest to program interwencyjny, a rozrywkowy. Bardzo ciekawa wymiana zdań i podejście z różnych perspektyw. Dorzucę też komentarz od Emilii, która zauważyła, że Mateusz był infantylnie traktowany w programie, że prawdopodobnie znajomi z ogniska byli wzięci z przypadku, a także podkreśliła ableizm od strony Koterskiego czy problem związków wśród niepełnosprawnych. A na koniec dodała, że nikt słowem nie wspomina o tym, jak bardzo państwo nie działa. Nikt nie wspomni o tym, że jego matka, choć za rok bardzo by chciała pojechać do sanatorium, nie będzie miała z kim zostawić syna. Nikt nie mówi o tym, że jego matka nie pracuje nie tylko dlatego, że musi się nim zajmować, ale bo gdyby poszła do pracy, straciłaby zasiłek opiekuńczy. Nikt się nie zająknie o tym, że w Niemczech czy Skandynawii są domy, w których osoby o stanie zdrowia zbliżonym do Mateusza żyją samodzielnie przy wsparciu systemu socjalnego i systemu opieki. W zamian dostajemy Boga, narrację, że miłość wszystko zwycięży, inspiration porn, kreowanie i rozwiązywanie problemów, integrację na siłę i spłycanie tematu. Myślę, że to są bardzo trafne wnioski i jednego programowi odmówić nie można, bo jakby nie patrzeć, to chociaż część ludzi skłonił do jakiejś refleksji i do dyskusji na temat problemów osób niepełnosprawnych. Tylko co w związku z tym? A jeśli się zastanawiacie, co słychać u Mateusza po emisji odcinka, to na przykład ostatnio wystąpił gościnnie na kanale swojego kolegi w dziecięcym projekcie Sophie Show, ale też pochwalił się na Instagramie projektem, o którym w sumie nic nie wiadomo, ale tutaj już wygląda jako coś bardziej profesjonalnego. Więc życzę mu, żeby to był fajny projekt i czekam na efekty. W drugim odcinku poznajemy Karolinę, dietetyczkę, która w wypadku straciła nogę i sprawność ręki. Jest ona mamą i żoną, którą przez kilka dni zaopiekuje się Sławomir. Schemat się powtarza, mamy porównanie dwóch poranków naszych bohaterów przed ich spotkaniem i jak rozumiem, formuła programu ma być taka luźna i żartobliwa, ale jednocześnie produkcja lubi puścić widzowi oczko, aby pamiętał, że to jest program, w którym są celebryci. No bo jak to, nie wiedzieć, kim jest Sławomir? Że kto to jest? Jak poranek? Ale jakbyście mieli wątpliwości, który z nich to jest Sławomir, to spokojnie. Nosi koszulkę z własną podobizną. On nawet ma obicie w aucie ze swoim imieniem. I żeby nie było, jak mu się tak podoba, to niech sobie tak robi. Ja po prostu zwróciłam na to uwagę. Dalej powtarza się motyw z listą zadań. I tutaj doszłam do wniosku, że być może to jest po prostu zalecenie od produkcji. Niestety po raz kolejny to utwierdza w tym stereotypowym myśleniu, że wszyscy niepełnosprawni nie są decyzyjni o swoim życiu, zamiast z nimi po prostu porozmawiać. Dobra, a jak jest z ubieraniem? Czy jakaś technika taka specjalna? Tak, rozkładamy bluzeczkę i wkładam tą jedną rękę, potem drugą. Z jednej strony fajnie, że pyta o techniki ubierania się. Dowiadujemy się też, że nigdy nie założył protezy. Zakładasz jakieś protezę? Nie. A nie masz jakichś problemów, że to nie ma nogi i wiesz... Nie. Z drugiej strony potwierdza się tutaj przypuszczenie, że celebryci nie mieli żadnego przeszkolenia w pomocy osobom niepełnosprawnym i że w sumie to nastawili się na to, że wszystko wyjdzie w praniu.
Co jakby nie patrzeć, przy niektórych czynnościach może być po prostu ryzykowne, jeśli nie ma jakiejś osoby do pomocy. W dalszej części poznajemy bliżej historię Karoliny, o tym, że potrącił ją tir, że jej dziecko miało zaledwie 2 miesiące, a wszystkie obowiązki spadły na męża. I od strony emocjonalnej to ja mam mega szacunek do tej rodziny, bo widać, że bardzo dużo przeszli i że są strasznie, strasznie silni. I mówię to też w kontekście tego, że sam mąż Karoliny podkreśla, że ona nie chciałaby, żeby inni się nad nią litowali. Wiesz, to chyba najgorsze dla Karoliny to byłoby takie biadolenie. O, ty biedna dziewczyna, nie masz masz ręki, coś. Ona tego nie cierpi, rozumiesz? Obawiam się, że chcąc, nie chcąc u wielu ludzi i tak obudzi się takie poczucie litości, do którego telewizja będzie doprowadzać całkiem świadomie. Sławomir rąbie drewno, robi obiad, dowiadujemy się też, co lubi jeść. Na trasie jest śmiesznie, bo zawsze są koła gospodyń wiejskich, które nas dożywiają. No niestety parę kilo jest po takim spędzolonie, nie? Więc tutaj ponownie, jak w przypadku Miśka Koterskiego, poznajemy historię celebrytów, które w sumie nic nie wnoszą do życia naszych uczestników. Nie wiem, jak to będzie, jak zaczną zadawać się pytania dzieci w przedszkolu, nie? No bo inne widzą jednak, że to nie jest coś normalnego i dzieciak ma to do siebie, że chlapnie po prostu. I tutaj jest poruszony, wprawdzie troszkę pobieżnie, ale mega ważny temat, jakim jest problem wstydu i strachu osób niepełnosprawnych. Bo domyślam się, że nie tylko chodzi o litość, ale w ogóle o akceptację społeczną. Sławomir poznaje problemy Karoliny przy tak codziennych czynnościach jak krojenie, jej marzenie o modelingu, a końcowo zachęca ją do napisania listu do samej siebie sprzed wypadku. W ogóle mam wrażenie, jakby pisanie listów stało się jakimś takim stałym punktem tego programu. I to wszystko działa na emocje widza, bo ten list nie tylko zostaje przeczytany na głos, ale też w tle widzimy bawiącego się syna Karoliny ze Sławomirem. I nie chodzi mi tutaj o jakieś demonizowanie tego pomysłu, bo myślę, że sam proces jest bardzo fajny i oczyszczający dla nas samych. I pewnie gdybym przypadkiem obejrzała ten program w telewizji, to troszkę zmiękłoby mi serce. Ale jednocześnie zauważam, że jest to świadome granie na emocjach widza. No i to działa. Następnego dnia Sławomir pomaga założyć protezę, potem słuchamy, jak było na jego weselu. Ale generalnie nasze weseliko to trwało 7 dni. Ja miałem taki jeden dzień, gdzie poszedłem już spać do sąsiada. Wiesz co, mam przystosowany on na moją prawą rękę. Widzisz, tutaj mam gałkę, a tu mam relokację kierunków. I uważam, że super, że pokazano, że są jakieś rozwiązania dla osób takich jak Karolina, które chciałby jeździć samochodem. Sławomir zabiera Karolinę na sesję zdjęciową, a tu nagle zaparowano wyskakuje... To ona. Czy pamiętacie mój odcinek o drugiej twarzy? Makijaż trochę przesadzony? Przesadzony? To właśnie jest ta pani. A tak serio, to tutaj nie chodzi mi o to, żeby skreślać Malwinę. Jej rola w tym programie też jest bardzo epizodyczna i wszyscy chcą, żeby Karolina czuła się dobrze. I pod tym względem program ma u mnie duży plus. Bo nie dość, że uczestnicy mogą spędzić jakoś miło czas albo na przykład spełnić swoje maleńkie marzenia, to ich opiekunowie mogą odpocząć chociażby w spa. Dzień kończy się imprezą z rodziną, na której Sławomir daje popis swoich umiejętności. Swoją drogą, dzięki temu programowi dowiedziałam się, że Sławomir ma więcej niż jedną piosenkę. Ja naprawdę nie wiedziałam. Nie słucham Sławomira, przepraszam cię Sławomir. Pod koniec produkcja aranżuje spacer w miejsce wypadku Karoliny, co domyka ten cały odcinek w klamrze. Następnie Sławomir dzwoni do żony podzielić się tym, że dzięki temu, że poszedł na miejsce wypadku, to zdał sobie sprawę, że tak wygląda prawdziwe życie. Powiem ci, że wiesz, że nagle tak sobie zdałem sprawę, że to nie jest jakaś tam opowieść, nie, tylko to jest... Realne życie człowieka. Nie wiem, na ile było w tym reżyserki, bo akurat ta rozmowa telefoniczna była nagrywana, a wątpię, żeby wszystkie rozmowy były nagrywane, ale oczywiście może to też wynikało z tego, że Sławomir poczuł, że chce się podzielić z żoną tymi refleksjami i po prostu zadzwonił. Tak też może być. I oczywiście padają tutaj dość banalne teksty, takie jak... Taki jeden zakręt zmienia całe twoje życie. Taki jeden błąd. Halucynacja. Taka jedna sytuacja. Ale z drugiej strony czasami warto sobie przypomnieć, jak nasze życie jest kruche i może taki odcinek kogoś skłoni do refleksji. No i dochodzimy do podsumowania Sławomira, w którym ten mówi, że... Ta dwójka teraz będzie walczyła o swoje marzenia. Jak jedno upadnie, drugie podniesie. W obie strony to będzie działać, bo Karolina to jest silna dziewczyna. No i mam nadzieję, że kiedyś ich zobaczę w Golden Circle na koncercie Sławomira. Tak, dopiero teraz będą walczyć o swoje marzenia. Potrzebowali do tego wizyty Sławomira. No i mam nadzieję, że przyjdą na jego koncert. To jest bardzo istotne. No dobra, został nam ostatni, trzeci odcinek. Tym razem poznajemy nieco starszą Beatę, która ma dziecięce porażenie mózgowe i zaopiekuje się nią Kuczaj, czyli trener personalny. Ponownie mamy porównanie poranków ćwiczącego Kuczaja i Beaty siedzącej na wózku. Dodatkowo mamy tutaj zestawienie zdrowego stylu życia i niezdrowego, no bo Beata pali papierosy. Swoją drogą, ja po wypiciu kubka kawy też zawsze z nadzieją patrzę przez okno.
Tak właśnie wygląda moje życie. Beata jest aktywistką, która jak sama o sobie mówi... Walczę na rzecz kobiet z niepełnosprawnościami, wykluczonymi. I w sumie nic więcej się o tym nie dowiemy przez cały odcinek. A szkoda. Tym razem nie dostajemy listy zadań do zrobienia, ale nie wiedzieć czemu rozmowa na temat Beaty toczy się bez Beaty. Ja się zastanawiam, jak ci celebryci się przygotowują do tego programu, skoro Kucza jest zaskoczony tym, że ona pali papierosy. Żeby ograniczyła palenie? O nie, nie mów. Naprawdę pali? To co on wiedział o niej wcześniej? Mamy również opróżnienie lodówki Beaty, bo przecież jak można jeść smalec z boczkiem? Przecież od tego na pewno jest się grubym. O kurwa. Co to jest? Smalec z boczkiem. Nie tędy droga, kochanie. To wcale nie tak, że tyje się od dodatniego bilansu kalorycznego. Jeśli chodzi o wspomniane papierosy, to Daniel, jak na bohatera przystało, próbuje przekonać Beatę do rzucenia nałogu. Trzeba podjąć decyzję. To jest do rzucenia. Jak widać po Beacie, to udało mu się spełnić misję. Na pewno już nie zapali. No, na pewno. Odwiedzają też stare liceum Beaty, w którym obecnie jest podjazd dla osób niepełnosprawnych, ale gdy ona się uczyła, no to takiego podjazdu nie było. I w sumie nic więcej z tego nie wynika. Po prostu kiedyś tego podjazdu nie było, a teraz jest. That's all. Wracamy do domu, w którym Daniel ćwiczy z Beatą. Jest także poruszony dość poważny problem dla osób niepełnosprawnych, jakim jest wizyta u lekarza. Beznadziejna sprawa, bo generalnie idziesz do ginekologa, to jest zabieg intymny, tak? To nie chcesz świadków 10 czy tam 5, a niestety jak ja przychodzę, to nie dość, że personel tam w tej przychodni kiedyś mi zadał pytanie, a po co pani tu przyszła? Co ty No naprawdę. Ty żartujesz, chyba. Nie żartuję. No i generalnie później cała świta pielęgniarek, jakiegoś pielęgniarza jeszcze. Jak już byłam prawie rozebrana, wsadzali mnie na ten fotel. Więc ja więcej miałam stresu z tego, że wszyscy mnie tutaj obsługują. Puściłam dość długi fragment, ale to dlatego, że uważam, że warto posłuchać, w jaki sposób personel medyczny potraktował osobę z niepełnosprawnością. I z jakim stresem i poczuciem dyskomfortu zmaga się taka osoba w tak ważnych miejscach jak gabinet lekarski, gdzie ten komfort powinien być dla pacjenta na pierwszym miejscu. A następnie widzimy to. Myślałem, że to są najgorętsze laski w mieście. Któraś zamawiała króliczka, żeby go ogrzać. Kaśka, chodźcie do góry. Dobra, przemilczmy to. Ten odcinek jakkolwiek jest momentami dziwny, tak z tych trzech jest według mnie najbardziej wartościowy. Poruszony tutaj bowiem zostaje nawet temat edukacji seksualnej. W kwietniu Kuczaj wziął udział w wyzwaniu, w którym jeśli zbierze się 10 tysięcy na edukację seksualną, to wbiegnie na szpilkach na szczyt Pałacu Kultury. No i tak też się stało i w ogóle mega propsuje tę akcję. I ten temat został poruszony w kontekście osób niepełnosprawnych. Mam nadzieję, że to się pomału będzie zmieniać, ale jeszcze pamiętam takie czasy, że miałam taką pogadankę z panią doktor senatorem, która powiedziała, no bo wiesz, tu są różni chłopcy, ale wiesz, no trzeba uważać, bo ja wiem, że to jest przyjemne. Jak do dziecka. No jak no, naprawdę. A ja wtedy już miałam, wiecie, 27-28 lat. I tutaj ponownie nie tylko jest poruszony temat braku edukacji seksualnej dla osób niepełnosprawnych, ale w ogóle ich infantylizacja. Jak sama Beata wspomniała, miała 27 lat, a lekarz się do niej zwracał tak, jakby była dzieckiem, które pierwszy raz usłyszało słowo seks. I jest to przerażające. Po rozmowie Kuczaja z paniami wszyscy dalej się bawią i przechodzimy do dnia następnego, w którym Daniel pomaga Beacie wstać i prasuje ciuchy. I jak widzimy, nawet takie czynności jak zakładanie skarpetek mogą być dla osób niepełnosprawnych wyzwaniem. Kuczaj robi też za fryzjera, a następnie zabiera Beatę na jacuzzi i spa. A na koniec robią Beacie kolejną metamorfozę. Tym bardziej nie rozumiem, po co była ta od Kuczaja, ale dobra. A sam Daniel zabiera ją na kolację, którą kończy wspólny taniec ze Stefaną na dachu jednego z budynków Warszawy. I jest to z pewnością dość romantyczny i wręcz taki filmowy widok. Wreszcie dochodzimy do podsumowania, w którym Daniel przyznaje, że nie miałem kompletnie pojęcia o tym, z jakimi obowiązkami w ogóle musi się mierzyć osoba, tak, która zajmuje się, opiekuje tak się osobą z niepełnosprawnością. Przechodząc do podsumowania, które i tak będzie tylko czubkiem góry lodowej problemów niepełnosprawnych, program dość mocno podzielił ludzi. Bo z jednej strony chcą łamać stereotypy, a z drugiej strony tworzą listę zadań, jakby uczestnicy nie byli w stanie się komunikować, czy wspomniane mycie zębów, chociaż Mateusz potem myje sobie zęby sam. Może to oczywiście wynikać z nadopiekuńczości mamy? A może po prostu był to element scenariusza. Jeśli chodzi o pierwsze trzy odcinki, to widać sporą różnicę. Dwa pierwsze w moim odczuciu jedynie zahaczają o kilka problemów niepełnosprawnych, jednocześnie wplatając przeżycie celebrytu. Za to trzeci odcinek z Kuczajem
pomijając niektóre, moim zdaniem, bardzo dziwne żarty, porusza dużo, dużo więcej problemów. Tylko czy coś więcej z tego wynika? No i przejdźmy do samych celebrytów. Na pewno poniekąd napędzają oglądalność i być może dla któregoś z uczestników poznanie takiego celebryty było malutkim marzeniem. Jednocześnie sama stacja tworzy wokół nich aurę trochę takich nadludzi, którzy oprócz tego, że są sławni, to odgrywają trochę rolę bohaterów, którzy nie tylko zaopiekują się tymi ludźmi, ale w ogóle odmienią ich życie. I może was zaskoczę, ale na przykład wyrzucenie smalca z lodówki nie sprawi, że ktoś schudnie 10 kg. Przynajmniej nasi celebryci wypadają w tym wszystkim bardzo bohatersko. No i historie, które nie wnoszą absolutnie nic do odcinka. Ale na przykład dzięki programowi zapamiętałam, że wesele Sławomira trwało tydzień. To trochę jak z informacją o stopach Ernesta z Top Model. Nie wiem, czy pamiętacie, ale ja cały czas pamiętam, że miał stopy egipskie. Czy ta informacja jest mi potrzebna w życiu? Absolutnie nie. Dużo o celebrytach mówi też puenta odcinka, czyli wyjście z mieszkania i chwila na podsumowanie. I z tej trójki ponownie najlepiej wypada Kuczaj, który jako jedyny nie mówi o sobie. Oj, żeby mi się taka trafiła. Życzcie Mateuszowi szczęścia i życzcie mi szczęścia. Karolina to jest silna dziewczyna, no i mam nadzieję, że kiedyś zobaczę w Golden Circle na koncercie Sławomira. I pewnie wyjdzie, że się czepiam, więc też chciałabym powiedzieć o pozytywach. Ogólnie fajnie, że uczestnicy przeżywają różne miłe chwile czy luksusy, których na co dzień nie mieli okazji doświadczyć. No i w końcu ich opiekunowie mają chociaż kilka dni na odpoczynek. Dodatkowo, nawet jeśli po łebkach, to w pewien sposób taki program otwiera jakąś dyskusję o problemach osób niepełnosprawnych. Być może dzięki temu programowi uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w jakichś ciekawych projektach. I no cóż, no, ja trzymam za nich wszystkich po prostu kciuki. A już tak na sam koniec, to jeszcze dodam, że Ola Petrus napisała jeszcze jeden wpis, to było przed pierwszym odcinkiem i specjalnie zostawiłam go na sam koniec, bo stwierdziłam, że będzie on taką idealną klamrą zwieńczającą ten cały mój odcinek. A przy okazji przedstawienie różnych rozwiązań, które stacja w przyszłości mogłaby wykorzystać. I tutaj wrzucam post od Oli, możecie go sobie zastopować i przeczytać. Wrzucam też infografiki od Oli i pozostawiam je do waszej refleksji. Bardzo zachęcam, żeby je sobie przeczytać, przejrzeć. Znajdują się też oczywiście na fanpage'u Oli. No i to tyle ode mnie. Dajcie znać, co sądzicie o tym całym programie. Czy waszym zdaniem pomoże osobom niepełnosprawnym? Czy może po prostu będzie pompować dobre serce celebrytów? Jak zawsze dziękuję moim wspierającym za wsparcie kanału. Zapraszam też na moje różne social media. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Bez odbioru.